Chciałoby tak jak ona. A co ty masz do stracenia? Co masz do stracenia? Nic. A masz do zyskania bardzo dużo. Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela nie boli. To najlepsza rzecz na świecie, którą można zrobić. Ja myślałem, że nigdy nie będę w stanie poddać się komukolwiek. Ale kiedy przyszedł do mojego życia On, to poddałem Mu się. To Pan Panów i Król Królów. To wielki Jezus. To nie ktoś malutki. Śpiewają, teraz będą święta, niedługo będą śpiewać taką piosenkę ludzie. Po ćwiartce wódki dobrze ona idzie. Maluśki, maluśki, tak śpiewają. Maluśki. Jezus nie jest maluśki. Jezus to Król Królów i Pan Panów. To potężny zwycięzca. On stał z martwych dla Twojego zbawienia. On wyszedł z grobu. A On 3 dni był w piekle i zadał diabłu śmiertelny cios. On dzisiaj czeka na Ciebie. On powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, a z wnętrza Jego popłyną wody rzeki żywej. To powiedział Jezus. On powiedział, kto przyjdzie do mnie, tego nie odrzucę precz. On powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni, załamani. Przyjdźcie do mnie. Ja przyszedłem do Jezusa. Ta dziewczyna, która mówiła przede mną, ona przyszła do Jezusa. Nie do religii, nie do systemu, nie do kultury naszego kraju. Do Jezusa. To jest wielka różnica. Przyjdź do Niego, zaufaj Mu. Aktem wiary. Przyjmij to, że On umarł za Twoje grzechy. I powiedz, przyjdź do mnie, Jezus. Powiedz Jego imię. Powiedz. Jezus. Jezus. Wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś. Mój grzech, mój brud zmazałeś sam, kiedy zmarł i zmartwychwstał. Teraz rządzisz Ty nad niebą wywyższony. Tylko Ciebie, Jezu, wielbić chcę. Tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Majestat Twój nie wstrzymał Cię, korony swej wyrzekłeś się. Wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś. Wywyższamy Ciebie, wywyższamy Ciebie, jedyny Królu i jedyny Zbawicielu. My uwielbiamy Ciebie, my dziękujemy Tobie, Boże, za Twojego Syna Jezusa. My dziękujemy Tobie, Jezus, za Twoją doskonałą ofiarę. My dziękujemy Tobie, że Twoja krew jest wciąż żywa. My dziękujemy Tobie, że dzięki Twojej ofierze do dnia dzisiejszego zbawiają się ludzie. My uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, wywyższamy Ciebie, Stworzycielu nieba i ziemi, Stworzycielu nieba i ziemi, Ty, który umarłeś i zmartwychwstałeś dla naszego zbawienia. Uwielbiamy Ciebie. Szokoroba santo lororo. Majestat Twój nie wstrzymał Cię, korony swej wyrzekłeś się. Wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś.
zmazałeś sam. Kiedyś zmarły z martwych wstał. Teraz rządzisz ty nad niebą wywyższony. Tylko ciebie Jezu wielbić chcę. Tylko ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Tylko ciebie Jezu. Jeżeli te słowa w jakikolwiek sposób docierają do ciebie, to nie lekceważ tego. Nie bagatelizuj prostych rzeczy, które w tobie powstają. Jeżeli dzisiaj słyszysz Jego głos, nie zatwardzaj swojego serca. Wystarczy tylko powiedzieć tak na ten impuls serca. Rozpocznie się twoja droga. Droga, która ma imię. Te imię to Jezus. Kiedy przyjdzie dzień, że twoje fizyczne życie się zakończy, to jeśli przyjąłeś Jezusa do swojego życia, to pójdziesz do nieba. Ten człowiek w prosty sposób mówił wam o tym, jak można uzyskać niebo. Nie przez to, że się starasz. Nie przez to, że przestrzegasz przykazań, nie przez to, że bierzesz udział w sakramentach, ale przez to, że uwierzyłeś w to, że Jezus zamiast ciebie umarł na krzyżu i wstał z martwych i uznałeś Go jako Pana i Zbawiciela. To prosta Ewangelia, tak lekceważona od tysięcy lat, a to jest wejście do nieba. Ludzie, kiedyś ta ziemia się skończy. Pamiętam, jak czytałem kiedyś Biblię i przeczytałem, że Bóg kiedyś zrobił potop, a potem powiedział tak: już nigdy nie zrobię potopu na ziemi. Ja nawet się tak ucieszyłem, że on tego potopu już nigdy nie zrobi. Ale jak doszedłem do końca Biblii, to przeczytałem, że on zamierza to później wszystko spalić. Mówię, kurczę, powiedział, że nie zatopi, ale że spali. Wiecie, co to jest za informacja? To jest prosta rzecz. To, co się nazywa dzisiaj, kiedyś się zakończy. To się zakończy, ale nie zakończy się życie jako takie. Jeżeli wybierzesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, jak zrobiłem to ja i ci ludzie tutaj, to uratujesz się od tego kotła. Ziemia ma być zutylizowana. Trzeba być szaleńcem, żeby nie chcieć się stąd zabrać. Przyjdzie moment, że ludzie zostaną zawinięci z ziemi. Zostaną same ciuchy, samochody, telefony komórkowe. Chodzi o to, żebyś zabrał się pierwszym transportem. W ogóle pomyśl o tym, to proste jak konstrukcja gwoździa. Jeszcze dzisiaj. Oddaj Mu swoje życie, to Cię nic nie kosztuje. On chce Cię zmienić w innego człowieka, ale do tego potrzebna jest Jego moc i On bardzo chętnie chce Ci ją dać. Nazywam się Artur Ceroński i osobiście spotkałem Jezusa. Szedłem do piekła całą parą. Byłem przestępcą. Byłem człowiekiem, który niszczył innych ludzi. Mając 17 lat zamordowałem człowieka, osierocił 6 dzieci. Rozumiecie? Nie miałem względu na drugiego człowieka. Przystawiałem ludziom broń do głowy i cieszyłem się, kiedy oni okazywali strach. Tak naprawdę to była moja maska, ale robiłem te rzeczy. Ale kiedy spotkałem Jezusa, On zmienił mnie w innego człowieka. Dzisiaj kocham, a nie nienawidzę. Dzisiaj nie produkuję narkotyków i nie truję nimi dzieci. Rozumiecie? Jeszcze opowiadam o tych rzeczach na ulicach. To Bóg zmienił moje życie. Sięgnij dzisiaj po swój cud. To nie tylko rzecz związana z wiecznością, ale rzecz związana z teraźniejszością również. Kiedy oddasz Mu swoje życie,
to zaczniesz zupełnie inaczej funkcjonować, widzieć, odczuwać. Zdecyduj. Nie licz na to, że jakiś niesamowity strzał z nieba przyjdzie. Zdecyduj. Najpierw zdecyduj, a potem zobacz, jakie strzały z nieba będą. Będziesz chodził po tej ziemi i będziesz zwyciężał. Właśnie tak zrób. Jeżeli nie rozumiesz do końca, w jaki sposób masz postąpić, porozmawiaj z którymś z tych ludzi tutaj. Oni czekają na to, żeby ci osobiście przekazać dobrą wiadomość. A jeżeli potrzebujesz dotknięcia Bożej mocy, powiedz tutaj tym ludziom. Uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony, robimy to za darmo, posiadamy moc Boga. Nieważne, co się dzieje patologicznego z twoim ciałem czy psychiką, mamy dzisiaj moc, aby uwolnić ciebie od tego. Zaryzykuj, co ci zależy. Masz raka? Przyjdź! Ktoś położy na ciebie ręce, raka szlak trafi. Nie będzie potrzebna chemioterapia. Będziesz żył bez raka, rak umrze. Co ci zależy? Przecież to nic nie kosztuje. Masz problemy natury emocjonalnej? Przyjdź, niech ktoś położy na ciebie ręce. Boża moc przeniknie twój umysł. Co ci zależy? Skorzystaj z tego. Rozumiesz? Bądź człowiekiem pragmatycznie myślącym. Nie mówimy o religii, mówimy o realnej Bożej mocy i chcemy wam ją zaprezentować. Nazywamy się Kościół Mocy. W każdą niedzielę zbieramy się na ulicy Kasprzaka 24. Tutaj w Warszawie o godzinie 10 mamy nasze spotkanie. W każdą środę o 19:45 modlimy się. Uwalniamy Bożą moc. Przyjdź! Wejdź do internetu, zobacz, co się dzieje. Jesteśmy nazywani heretykami. Twierdzą, że propagujemy New Age. A my po prostu spotkaliśmy Jezusa. Spotkaliśmy Jezusa. Rozumiesz, jaka jazda? Tak, tutaj na ziemi spotkaliśmy Jezusa. Nie chipsy o smaku kościelnym, który się nazywa Jezusem. Spotkaliśmy żywego Boga i Jego moc przeniknęła nasze życie. Sprawdź nas! Sprawdź! Wypróbuj nas! Wypróbuj nas! Wypróbuj! Co ci zależy? Za free! Za free! Przyjdź na nasze spotkanie, przyprowadź chorą babcię, chorą ciocię. Może ktoś ci świeżo umarł, jeszcze go nie zgłosiłeś. Przywieź tego trupa, przyciągnij go tam. Będziemy się modlić, żeby wstał z martwych. My wierzymy we wskrzeszenia! Rozumiesz? Co ci zależy? Jestem oryginalnym księdzem. Te państwo mi dopłaca 80% do ZUS-u. Jestem zarejestrowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Jako ksiądz. Tylko nie ja. Ja nie jestem księdzem, o którym ty możesz słyszeć czy widzieć. Jestem człowiekiem, którego te państwo nazywa księdzem. A prawdą jest to, że ja po prostu spotkałem Jezusa, tylko się ulegalniłem. Po to, żeby mówić dzisiaj do ciebie i żeby mnie policja stąd nie zawinęła. Rozumiecie? Nie jesteśmy jakąś dziwną organizacją. Jesteśmy ludźmi, którzy spotkali Boga. Bóg żyje. On jest. I jest dostępny dla każdego, kto pragnie. Wystarczy zacząć chcieć, chcieć, chcieć. Rozumiesz? Tu nie ma nic na siłę. Zapragnij dzisiaj spotkania z Nim. Zapragnij spotkania z Nim. On przyjdzie i zmieni twoje życie.